Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj news z nowymi czołgami. Tych nowych czołgów troszeczkę jest. Wczoraj zrobiłem news i jeszcze dzisiaj taki uzupełniający, ponieważ jeszcze tu jest na przykład Batchat 25T AP. Bardzo ciekawy wyglądający pojazd, jak ktoś lubi magazynki oczywiście. No i można tutaj spekulować, po co nagle tyle czołgów. Być może jakieś nowe misje się zbliżają. Jest to możliwe. Zobaczmy, jak wygląda ten Batchat. Z góry dokładnie tak, tu pewnie będzie słaba depresja, ale chyba wielbiciele Franc wszelakich są do tego przyzwyczajeni. Proszę bardzo, takie może połączenie Batchata i AMX-a 1390. Nie do końca, ale jednak pewne podobieństwa występują. Tutaj mamy takie i tutaj chyba najlepsze zdjęcie. Także wygląda to dosyć ciekawie. Na pewno wielu ten czołg się spodoba. Zobaczmy, jakie ma parametry. Więc ma to być medium tank 9 poziomu, moi drodzy. 1675 HP i mamy silnik 500 koni przy wadze 24 tony. Daje nam to 20,24. Także, no, mogłoby być tutaj lepiej, prawda? Maksymalna prędkość fajna, bardzo fajna, czyli 65, do tyłu 20. Mamy obrót 42 i tutaj 48 wieże. Opory dla gruntu, no, tutaj łatwo nie jest, całkiem spore. 370 wiewręcz, tu też jak na dziewiątkę to mogłoby być lepiej, przyznacie chyba. 570 radio to również jest słabo, pancerz jak widać nie istnieje. No i działo, bo to bardzo ważne, czyli 90. 90, 240 obrażenia i 200 penetracji. Czy 200 penetracji to jest dużo czy mało? Słuchajcie, zależy jak gracie, prawda? Mając czołg z niską penetracją, ale szybki, no musimy niestety postarać się, żeby znaleźć się w takim miejscu, żeby ta penetracja wystarczyła. Jeżeli ktoś gra w ten sposób, że lubi strzelać się centralnie z czołgami, a wbrew pozorom magazynek na to pozwala, że wyjeżdżacie na kogoś i go opróżniacie, no wtedy te 200 oczywiście absolutnie nie wystarczy nam. Mamy 250 tutaj na goldzie. Natomiast każdy gracz, który lubi pojazdy szybkie, na pewno te 200 wykorzysta bardzo dobrze. Mamy DPM na poziomie 2400, szybkostrzelność 10 i co najważniejsze, mamy 6 pocisków w magazynku, czyli 6 razy po 240 możemy zadać. Reload wychodzi 23 sekundy, czyli dosyć szybko, musicie przyznać. 2,2 czas pomiędzy poszczególnymi strzałami. Celność niestety do dupy, czyli 0,38 i to pewnie jeszcze na 100% załodze. I czas celowania 3,07 to też jest do dupy, ale też część z Was jest do tego przyzwyczajona. Model tutaj tak wygląda. No chyba nie ma co się rozwodzić nad tym pancerzem. Chociaż Batchat czasami jest magiczny, musicie to przyznać. No, czołg całkiem ciekawy moim zdaniem. No zobaczymy tylko, co trzeba będzie zrobić, żeby go dostać. Co my tu mamy? O, jeszcze są screenshoty też ciekawego pojazdu. T44-100P. Zobaczcie. I tu takie całkiem fajne screenshoty, ktoś tu się postarał. Wygląda to na czołg z dodatkowymi fartuchami pancernymi po bokach. Czy na tym hity będą siadały? Tego nie wiadomo, natomiast sama budowa czołgów właśnie radzieckich, tych wszystkich naleśników, powiedzmy, że on niech się zaczyna od T-44, no bo na pewno bliżej mu do T-54 niż do T-34, 85 czy T-43, prawda? No to tutaj mamy gąski zazwyczaj wysoko i jest fajnie, i kadłub niski. No zobaczcie, tak wygląda. Całkiem. Jak ktoś lubi ruskie czołgi, to na pewno będzie chciał go mieć w garażu. I jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać, mianowicie zaraz. Tutaj się pojawiły jakieś screeny. O, właśnie. Czyli zupełnie inne screeny tego Batchata.
Proszę bardzo. Joanna Dark. No, wygląda całkiem fajnie, Batczacik. Na 9 na pewno wielu graczy wykorzysta jego zalety. Co tu jeszcze jest? A, tu jeszcze jest T25 Pilot, proszę bardzo. Tutaj na szczęście screeny nie są podrasowane, bo to wprawne oko od razu wypatrzy. Mamy tego kierowca jeszcze. Proszę uprzejmie. No gdyby nie ta dolna płyta, ten kierowiec byłby naprawdę bardzo ciekawy, a tak to jest kolejnym, powiedzmy, klonem, który będzie przebijany w dolną płytę niestety. Co tu jeszcze ciekawe? No, jeszcze długi kluk. Proszę bardzo. Ktoś tam w komentarzach napisał, jak to możliwe, żeby to działo w ogóle wystrzeliło. No to też się właśnie nad tym zastanawiam. Niby taki projekt był, ale najbardziej zastanawiająca jest... najbardziej zastanawiający jest sposób mocowania tego działa do kadłuba, prawda? No i ciekawe, jaki odrzut tego działa byłby. To jest bardzo, bardzo ciekawe. No chyba zdajecie sobie sprawę, że to jest działo 150 mm. Potężny odrzut to musi mieć. Więc nie wiem. Czy ten pojazd po strzale cofa się 2 metry automatycznie siłą odrzutu? To musiałaby, ta platforma musiała być niezwykle stabilna i niezwykle ciężka, naprawdę, no. Dodatkowo problematyczne też by było obrócenie tej wieży na bok. Może to tylko do przodu by strzelało. Ale wygląda, musicie przyznać, dosyć ciekawie. Niestety jest to kolejny pojazd niemiecki, który leży poza moim zasięgiem zainteresowań. Tak samo zresztą jak Waffel. Jest tutaj pewna przesada. Chociaż moim zdaniem, zobaczycie, jeżeli ten pojazd z takimi parametrami, jak wczoraj mówiłem, w newsie wejdzie, to ludzie będą robić nim nieprawdopodobne wyniki, bo tam ROW jest potężny i przy tych obrażeniach damage na minutę wychodzi naprawdę kosmiczny. Dobra, to tyle. Jest już 22.31, jeszcze mam do obrobienia film z FV Premium. Mam nadzieję, że do 12 się wyrobię, wczoraj robiliśmy testy. I pokażę wam coś. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.